Siemanko, ja jestem Lucek, witam was na kolejnym odcinku z Forzy Horizon 4. Dzisiaj będzie specjalny odcinek, bo na końcu tego odcinka odpowiem na wasze pytania pod filmem ostatnim, który wrzuciłem z Forzy Horizon 4, bodajże był to zlot offroadowy, więc tam będziemy patrzeć sobie komentarze. No ale dzisiaj spróbujemy sobie przyszykować Skyline'a R34 pod drift. No i zobaczymy, jak mi to pójdzie, czy uda się go przystosować pod drift właśnie na kierownicę. Furka chyba jest w ogóle niestunigowana w żaden sposób. Bardzo ładnie brzmi, myślę, że będzie ciekawie śmigać. Póki co, no nie wiem, czy uda się nią coś zadriftować. Mamy tutaj natywnie napęd na 4 koła. Wiadomo, bo to jest Skyline, nie? Chociaż może ja tam kiedyś z nim coś kombinowałem, ale wątpię, chyba ma napęd na 4 koła. Nawet nie sprawdzałem przed odcinkiem, więc wypadałoby go zrobić. No jest to takie kultowe auto i myślę, że fajnie będzie wyglądać właśnie podczas driftu. Trzeba będzie to sprawdzić. Jest tutaj napędzik na 4 koła. Można by było do niego wsadzić bardzo, bardzo, bardzo dużo mocy i ewentualnie popróbować robić nim takie, wiesz, drifty na 4, drifty na 4 koła. I może wtedy by to jakoś wyszło. Ostatnio w ogóle słyszałem, czytałem wasze komentarze, jakieś tam pytania, jakieś tam wiadomości prywatne. Kurde, szklanka mi zjeżdża. Patrz, prawie by mi spadła. Ja jestem alkoholikiem, piję piwo. Nie no, to jest herbata tylko w takiej po prostu szklance. Nie, ale ktoś by mógł pomyśleć, właśnie. Niektórzy tak łykają wszystko, jak to się mówi, jak pelikany. Ktoś mi teraz uporczywie, kilka osób mi właściwie zaczyna pisać: Forza Horizon 5 ma być w Polsce. Ja nie wiem, kto puścił tą plotkę, ale to jest jak zabawa w głuchy telefon. Wiem, że wy się już tak nie bawicie, bo zamiast zabawy w głuchy telefon to wy macie Fortnite i tak dalej. No nie wszyscy, wiadomo, nie? Ale kiedyś była taka zabawa w głuchy telefon. Dzieci sobie w przedszkolu siadały w kółko, mówiły sobie na ucho jakieś hasło i ostatnie dziecko na końcu tego kółka często mówiło jakieś przekręcone rzeczy, nie? To jest bardzo fajna zabawa. Mówi nam o tym, że plotki po prostu potrafią przerodzić się w prawdę. Prawdę oczywiście, że źle zrobiłem cudzysłów, tak a dzisiaj tak będę robić cudzysłów. Słuchajcie, przerodziła się w prawdę niby, nie? I teraz, na początku ja słyszałem o tej plotce i to było tak, że ktoś zrobił sobie jakieś tam fanowskie zdjęcie Forza Horizon 5, że to niby ma być w Polsce. Ktoś to podchwycił i o, może będzie w Polsce, nie? Ktoś inny przeczytał, o, będzie w Polsce, tak, tak, będzie w Polsce, Forza. Wiesz, o co chodzi? Kurde, masakra. Na pewno będziemy musieli tutaj więcej mocy sobie włożyć do tego Skyline'a. Obecnie mamy 342 konie mechaniczne, więc na pewno będzie trzeba to zmienić, poprawić, ale najpierw zaczniemy od napędu. Jest tutaj bardzo fajny napęd na 4 koła, no niestety my musimy sobie zmienić napęd na tył, zrobić sobie to auto pod drift. I spoiler czy bez spoilera? To ja dam sobie taki. I ten zderzak mi się też w sumie podoba bardziej, taki bardziej zadziorny jest. Opony na razie dajmy zwykłe, zobaczymy co się będzie działo z autem. Z przodu dajmy troszeczkę szersze. Co on takie małe tarcze ma? Ej, jak my będziemy nim driftować? Hello. Dobra, dajmy tutaj klatkę też. Tu mamy bardzo fajne jakieś malowanka. Prawdę mówiąc, nie wiem na co się zdecydować, bo wszystko wygląda bardzo ładnie. Mi tak naprawdę najbardziej zależy, żeby tyły i boki wyglądały fajnie, bo podczas driftu to w sumie najczęściej to widzę w tym samochodzie. No i ma wyglądać ładnie. Zobaczmy, czekaj. Forza Vista. I tak wygląda sobie. No wygląd jest mega ważny w drifcie, prawda? O, standardowy silnik się kurde rozkręcił. Za ślisko trochę jest. Naciskiem się wiadomo, inaczej driftuje, nie? Dobra, spróbujmy test ronda zrobić. Bez sprzęgiełka ruszyłem. Jeszcze mam problem z puszczaniem tego hamulca ręcznego, bo go sobie teraz przestawiłem. Nie mam tego za dobrze wyczutego. Ty lata! Ale ciekawie, ty. Dobra, tutaj jedynka, trochę za małe to rondo. Mogę w sumie jeszcze felgi powymieniać. Tutaj mam jakieś takie dziwne, zaraz wymienimy chyba. Ja bardzo lubię tył w tym, nie wiem jak wy, ale ja bardzo lubię tył w tym Skyline'ie. I wolałbym, żeby był trochę bardziej wyeksponowany. No tutaj mamy taki miszmasz z tyłu, nie? Taki nie wiem, kisiel kurde trochę.
i nie widać za bardzo tych światełek. Fajne jest to malowanie, wiecie, jak się patrzy dookoła, spoko, wszystko jest, nie? Ładnie to wygląda, ale tył jest taki trochę, no za dużo tutaj tego wszystkiego jest. Przód wygląda tak, jest cały biały, tu mamy flagę, z tyłu jest czarny. No i chyba spoko, nie? Takie nieskomplikowane malowanie, jest okej, ładnie to wygląda. I nie mamy takiego miszmaszu wielkiego, prawda? No i tuning gotowy. Zobaczmy teraz, jak się tym będzie śmigać. Tutaj parę ziomków do mnie wbiło. No, o Boże. Nienawidzę, jak ktoś się ze mną zderza, bo mi kierownicę z rąk wyrywa. Parę ziomków tutaj do mnie dobiło, oni wbijają do mnie przez znajomych. Jak ktoś tam jakiś toksyczny wbija, to po prostu wywalam go ze znajomych. Ale ogólnie możecie do mnie dołączać do znajomych, jeśli jesteście na moich streamach. Ja wtedy na streamach dodaję osoby, które chcą ze mną grać. No i wtedy, o, takie osoby sobie tutaj akurat grają, dobiły do mnie, kiedy nagrywam sobie odcinek, nie? Nie zawsze otwieram grupę, czasami otwieram, jak właśnie są takie odcinki jak teraz, gdzie sobie driftuję, no bo nikt mi wtedy nie przeszkadza, nie? Mogę sobie jeździć po jeździe dowolny i jest spoko, nie? Chyba, że właśnie ten gościu w Mustangu zaraz go, kurde, wywalę. No ale nic, jadę na te moje najgorsze serpentyny. To jest coś, z czym bawiłem się na samym początku, jeśli chodzi o drifting. Zawsze chciałem umieć tam driftować. No i pojedziemy sobie tam właśnie Skyline'em, zobaczymy, jak mi pójdzie na tych serpentynkach. Ja je zawsze próbowałem pokonać jakoś tak na szybko, nie? Jechałem zbyt dużą prędkością. No i to sprawiało, że samochód po prostu wylatywał z tych zakrętów prawie za każdym razem. W dodatku wziąłem sobie auto, którym do tej pory nie potrafię driftować. Było to Camaro. Ładny amerykański samochód, ale niestety jakoś do driftu, no nie bardzo ładny. Ale już wyjeżdżamy z powrotem. Bardzo, bardzo fajnie, jeszcze raz sobie pójdę, przyjadę na to kółko. Spróbuję jakoś tam poprawić, lepiej zrobić. Spoko jest kontrola. Przesterowuję ci lekko auto, dajesz więcej sprzęgła i samochodzik pięknie się prostuje. Tutaj troszeczkę za dużo gazu, za ślisko się zrobiło. Dobry drifter potrafi na wszystkim driftować, nie? Mówię dobry, kurde. Dawaj, dawaj, maszynka. No trochę dziwnie to wyszło, za dużo musiałem kręcić w przeciwną stronę, żeby pozostał w tym drifcie, bo mi trochę za bardzo prostował. Ale to z mojej winy, bo albo miałem za małą prędkość wejściową, albo przy wejściu w drift za dużo ręcznego dałem i samochód dziwnie się zachowywał, po prostu nie chciał być w tym drifcie. Tak balansowałem między przesterowaniem, a pozostaniem w drifcie. Ej, ale poza tym spoko. Kurde, miałem ten zderzak z tyłu wywalić, zmienić na inny. Dajmy sobie może zderzak Nismo. Z przodu inny zderzak, z tyłu inny zderzak. Progi zupełnie inne, kurde, Lucek, coś ty zrobił. Coś, kurde, często pada, ja nie wiem, czy to już jesień jest w grze, czy jak? Jeśli tak, to trzeba teraz dużo driftować chyba. Dobra, próbujemy. Ach, po co, żebym tego ręcznego dotykał? O, trochę mniej gazu, już było lepiej, nie? Myślę, że też mogłem za dużo właśnie gazu dawać i auto mi źle rotowało. Nie można nim tak chyba do końca, ma dużo mocy w sumie. Ja tak, aż tak mocnych samochodów przeważnie nie robię na drift, na kierownicę. O, zobacz, tutaj ładnie sobie poradziłem. Co, wyjedziemy sobie z festiwalu, cyk. Tutaj też spoko. Chociaż punktów bym za dużo za to nie dostał, za ten ślizg tutaj, bo za dużo ręcznego było. To co, chodźmy na te serpentynki, od dołu pojedziemy i zobaczymy, jak mi tam pójdzie. Tak jak mówiłem, ja tam kiedyś próbowałem sobie śmigać w Camaro. No i jakoś nigdy mi to nie wychodziło dobrze. Zawsze gdzieś tam wylatywałem. Powiem wam, że mam ulubione samochody driftowe, które driftują gorzej od tego Skyline'a. Może mógłbym trochę jeszcze tutaj mocy odjąć, żeby troszeczkę słabszy był i chyba byłby może spoko.
Chociaż myślę, że 600, nieco ponad 600 koni to jest chyba akurat pod kierownicę, żeby sobie latać. Dobrze się trzyma, tylko no przy wyższych prędkościach to jest, wiadomo, ciężko, nie, żeby podriftować. No ale przeważnie driftuje się, jak jest chyba wolniej po prostu. Na takich ciaśniejszych zakrętach jest przyjemniej opanować chórkę. No dobra, to zobaczymy, czy będzie przyjemniej. Muszę tutaj wyczuć bieg odpowiedni. Chyba dwójka bardziej, nie? A, tutaj zdecydowanie bardziej na dwójce. Za mało gazu, albo jeszcze mogę go rotować hamulcem nożnym. A, jesień jest. Teraz będzie pieprzony śnieg. Napada tego białego gówna. Nie będzie jak driftować. Daj spokój. Dobra, spróbujemy jeszcze te ostatnie zakręty tutaj. Tutaj na pewno trójką. Ale mi kurde odbił w drugą stronę skubaniutki. Z jedynki na trójkę od razu, kurde, 600 koni. No, też nie tak nie za ładnie to było. Teraz spróbujemy z góry. Z góry trochę trudniej jest. A też inna sprawa jest taka, że dawno nie driftowałem, znaczy tak, takich sesji sobie driftowych nie robiłem, nie, bo driftowaliśmy w zeszłym tygodniu na live'ie, nie? Bo tam trochę sobie driftowałem, ale to tak na rozgrzewkę, a tak żeby sobie robić takie moje prywatne sesje driftowe, no to już tak będzie z 2 miesiące i widać tego skutki, nie, jest po prostu gorzej. No zawsze jakaś tam pamięć mięśniowa jest. Dobra. Za szybko, za szybko. Kurde ty. Wiem, że nie było może perfekcyjnie i tak ładnie przy zewnętrznych, jak ja lubię, ale praktycznie samym gazem. Chyba najwyższa pora, nadejszła pora na to, żeby przeczytać wasze pytania. Artur napisał: Lucek, Forza Horizon 5 ma być w Polsce! Nie ma żadnych informacji, nie, na ten temat. Ludzie wrzucają jakieś różne fejkowe informacje. O, ja teraz sobie mam tutaj alkohol, to jest alkohol. Jestem pijakiem i ciul, no musicie w to uwierzyć. I teraz wszędzie piszcie, że jestem pijakiem. Nie, tak się nie robi, no musicie zweryfikować te informacje. Lucek, jesteś za tym, żeby Forza była rozgrywana w Polsce? No i to już jest normalne pytanie od Avek Games. Nie, chyba, nie ma tu nic ciekawego. Moje typy na Forza Horizon 5 to albo Stany Zjednoczone, albo może faktycznie tą Japonię dadzą. Ostatnio była Australia, wcześniej chyba były jakieś Włochy, nie? Włochy też bardzo fajne okolice w Forza Horizon 2. W sumie jedynka była w Stanach Zjednoczonych, więc... Prawdę powiedziawszy, nie wiem co tam im wpadnie do głowy. Duża jest nagonka na tą Japonię, a skoro twórcy Forzy Horizon słuchają bardzo społeczeństwa, to może faktycznie zrobią w Japonii następną część. Jak grać ze mną na sesji? No tak jak mówiłem na początku odcinka, wystarczy wpaść do mnie na streama, ja tam dodaję po prostu nowe ziomeczki i potem możecie przez znajomych do mnie dobijać, po prostu jest to takie proste. Wysyłacie mi zaproszenie, ja sobie przez telefon was odbieram, możecie do mnie dołączać na sesję, gdy otwieram mój konwój, tak? Tak jak teraz te ziomeczki, co ze mną sobie jeżdżą, nie? Ciekawe, czy w Forza Horizon 4 ujrzymy Koenigsegg Jesko. Dodają nowe samochody, ale czy takie hiper? Możliwe, że dodadzą, bo piątka, jeśli chodzi o mnie, to myślę, że piątka wejdzie w 2021 roku, gdzieś tak, pod koniec 2021 roku. Teraz powinna wyjść Forza Motorsport, a piątka Horizon wyjdzie pod koniec 2021
2021 roku. Jak dostać się na taki meeting? No to już mówiłem, wystarczy, że wpadniecie na streama. Jak załapać się na tego typu zloty? Znowu to samo pytanie. Zrób zlot ulubionych aut youtuberów. Sami youtuberzy na sesji. A, coś takiego. Kurde, to bym musiał zebrać wszystkich, kto mają Fordzy. No to by było ciekawe. Na czym streamujesz? Streamuję na fejsie. Jest mi ktoś wytłumaczyć, tylko proszę. Nie mogę dołączyć do sesji? Do sesji? Nie wiem, ziomek. Musisz naprawić jakieś tam błędy pewnie w systemie. Forza Horizon 4 jest bardzo połączona z tym, co się dzieje w naszym systemie. Jeśli na przykład macie niezaktualizowany Windows, zwłaszcza ochronę antywirusową, to może wam się Forza nawet nie połączyć z internetem. Czy gram Forza Horizon 4 na Xboxie, komputerze czy PS4? Gram sobie zawsze na komputerze. Kiedyś sobie testowałem na Xboxie i Forza wygląda ładnie. Nawet można grać w 60 FPS-ach, także spoko. Na Xbox One X można grać w 60 FPS-ach, także... Fajne jest też to, że Forza Horizon 4 najprawdopodobniej wyjdzie też na Xbox Series X, nie? A ta nowa konsola jest, no, bardzo mocna. Myślę, że mocno, tak samo mocno jak nasze współczesne komputery, więc będzie można prawdopodobnie grać w takiej grafice, jak my teraz na PC-cie sobie ciśniemy, nie? Co tu jeszcze? Jak dołączyć do Cipcip? Właśnie, będę musiał zrobić nową grupę, nowy team, żebyście mogli sobie dołączyć do nowych Cipcipów. Tam pojawiło się parę takich ekip fejkowych, które nie ja utworzyłem i mnie tam po prostu nigdy nie będzie. Jak chcecie mieć chip w Niku, to możecie do nich dołączyć, aczkolwiek no chip jest tylko jeden. Zlot na Fortune Island byłby zajebisty. No właśnie, ja przeważnie robię zloty na tej standardowej mapce, chociaż nam się tutaj już powoli, kurde, kończą miejscówki, nie? Nie, no jeszcze tam jest trochę tych miejscóweczek, ale taki zlocik na Fortune Island byłby fajny, wiecie, podczas burzy czy coś takiego. Ja wiem, że tam nie wszyscy mają ten dodatek, jeszcze mimo wszystko. No ale fajnie by było, jakby jednak zorganizować tam zlocik, nie? Za złamanie przepisu koronawirus nie jest więzienie, tylko 30 tysięcy złotych kara. Na serio. No to w sumie nie aż tak dużo, myślałem, że gdzieś koło 120-150 tysięcy. W każdym razie my robimy sobie zloty tutaj w grze, więc chyba mi nic nie grozi, nie? Tutaj kolejne pytanie od AgroKuba. Czemu niektóre filmy wziąłem na prywatne? Stwierdziłem, że... Wydaje mi się, że algorytm YouTube'a bierze pod uwagę te moje stare filmy, na przykład z Dying Light, nie wiem, ze Scrap Mechanica, i jeśli to nie jest, robi taki miszmasz jakby z kategorii mojego kanału. Nie wiem, czy to jest dla was istotne, ale po prostu mówię, że dałem je na prywatne albo usunąłem po to, żeby optymalizować mój kanał na YouTubie, po prostu. Czemu nie wziąłeś czajnika na ten zlocik? Tam mam taki samochód, który no, brzmi jak czajnik, jakby się woda gotowała. Te turbosprężarki tak dziwnie brzmią. No, fajnie czasami tego posłuchać. Na następny zlot offroadowy sobie wezmę może. Ja specjalnie, właśnie, ja tak może nie będę podawał nigdzie ników do tego fejsa. Ników, Boże, linków do tego fejsa. Ci, co będą ogarnięci, to sobie poradzą, znajdą, nie? A na zlotach ci, co są nieogarnięci, to przeważnie, wiesz, rozbijają się, walą w inne samochody, nie potrafią się ustawić. I to są przeważnie te osoby, którym, wiesz, wszystko podlinkuje, wszystko dasz na tacy. I one sobie tego wbijają i robią rozróbę, nie? Więc stwierdziłem, że nikomu nie będę dawał linków. Czy grałeś w Forza Horizon 2 na czym? Na Xboxie grałem. Dwójka jest tylko na Xboxa, nie ma jej na PC-ta. Dobra, i zobaczmy sobie jeszcze drugi film. Czy będzie GTA Online jeszcze? Tak, będzie GTA Online jeszcze. Czemu Forza jest tylko na Xboxa? No bo to gra od Microsoftu, no. Przyjmij mnie do przyjaciół na Xbox, bo chciałbym z tobą pojeździć. Najpierw wpadnij na live'a, potem cię przyjmę. To można grać na klawiaturze? Tak, w tę grę można grać na klawiaturze, aczkolwiek... Niektórzy grają i sobie świetnie radzą, więc... Brakuje mi streamów na YouTubie. Ja nie streamuję na YouTubie, po prostu na Facebooku bardziej mi się opłaca. Mam tam nowe osoby, rozbijam sobie tego fanpage'a. Ty w tej regalii wyglądasz jak przywódca stada, tak, bo wtedy wzięliśmy sobie właśnie roadsterki. Regalia nie bardzo jest tak... nie spełnia definicji roadstera. Jest po prostu takim samochodem bez dachu, nie? Nawet nie jest takim prawdziwym samochodem, tylko jest to z gry, czy tam filmu Final Fantasy. Jak zapisać postęp w Forza Horizon 4? Postęp w Forza Horizon 4 zapisuje się sam.
Jak tam korona ferie? It's same. It's same, bardzo dziwny nick się pyta. No, chyba okej, nie wiem. Moje życie to i tak w sumie było, wyglądało tak jak kwarantanna do tej pory, więc ja w ogóle tej kwarantanny nie odczuwam. Kiedy ty zrobisz te zloty? No właśnie, tu jest taki tricky part, musicie zaobserwować mnie na Facebooku i wtedy dostaniecie powiadomienie o każdym nowym streamie. No. Przeważnie w niedzielę, czasami w soboty, wieczornymi porami. No, teraz jak to nagrywam, to będzie streamek dzisiejszego dnia o 17 na przykład i będziemy robić właśnie zloty, nie? Tak jak teraz te ziomeczki ze mną sobie tutaj jadą, są takie, wiecie, przypadkowe osoby, które kiedyś tam dodałem do znajomych, gdzieś tam były na streamie i wysłały mi zaproszenie i dodałem, ale to nie jest taki, wiesz, to nie jest stream teraz. Stream będzie jakby wieczorem. Udostępnij tuning Mazdy RX-7 na drift, Mateusz pisze. Dobra. Tu mam tą maździochę, jest absolutnie niesamowita do driftu. Robi wszystko ten samochód, naprawdę. Jest lekki i obala trochę teorię, że tylko ciężkimi samochodami da się fajnie driftować. Znaczy tak, z lekkimi samochodami jest taki problem, że one czasami bywają zbyt responsywne, nie? I ciężej nimi utrzymać taki, wiesz, płynny, ładny driftik. Ale ten samochód to jest istna rakieta i po prostu niesamowity jest. Więc już wjeżdżam do garażu i udostępniam, możecie sobie go pobrać. Już tam udostępniam. No i moi drodzy, na dzisiaj to tyle. Bardzo wam dziękuję, że byliście na tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się spodobał i spodobało wam się to, że przeczytałem wasze komentarze. I także zachęcam do komentowania pod tym filmem. Save, czekaj, to będzie save. Cyk, i tutaj zaraz będzie share, nie? Udostępnimy sobie. Damy hashtag pod drift. Możecie sobie go pobrać, przetestować. O, jest drift, proszę bardzo. Good for speed, average handling. I proszę bardzo, wyszukajcie sobie po prostu kreatora, czyli twórcę tego tuningu, czyli mnie. I przetestujcie, bo maździocha jest po prostu niesamowita. Skyline'a będę musiał jeszcze trochę może dopracować, trochę na nim poćwiczyć. No ale... wow. Ale jest świetny. Moi drodzy, zapraszam was na kolejny odcinek z Forzy Horizon 4. Mam nadzieję, że ten wam się podobał. Zostawcie łapę w górę, jeśli tak, i w dół, jeśli nie. Ci, co zostawią w dół, to wywalam ich ze znajomych na Xboxie. O! nie ma drift, wspólnego driftowania. Do widzenia. Trzymajcie się. Na razie. Hejka.